Ochrona klimatu to teraz nasz największy problem. Zobaczmy, jakie odpowiedzi daje design. Jesteśmy w Red Dot Museum, gdzie znajduje się największa na świecie kolekcja wzornictwa przemysłowego. Chodźmy. Lampa modułowa Acoustic Team polskiego studia Cabo i Pydo jest jednocześnie pochłaniaczem dźwięków. Wykonano ją z termoformowanego filcu, a jej opakowanie można w całości poddać recyklingowi. Te buty wyprodukowano z fusów po kawie. Są odporne na wodę, na olej, na brud i jednocześnie super lekkie. Każda para wymaga około 15 filiżanek fusów. I a propos filiżanek, te również wykonano z fusów, a jest to projekt nagrodzony w roku 2018. Te na bażur wykonano z lekkiej i cienkiej sklejki, wycinanej innowacyjną techniką laserową. Drewno użyte do tego projektu jest uprawiane w sposób zrównoważony, a jako źródło światła zastosowano LED. Tampony opatentowano 90 lat temu. Ten jest akurat innowacyjny, ponieważ połączono go z mini podpaską. Wykonano z bawełny organicznej, a jego opakowanie jest w pełni biodegradowalne. Podobnie biodegradowalna jest ta torebka z jednego arkusza wodoodpornego papieru. Spięto ją uchwytami, więc nie zawiera kleju. Ta torebka to produkt drukarki 3D działającej na energię słoneczną. Kształt torebki osiąga się dzięki kolejnym warstwom, a jest ich 3626. Drukarki 3D weszły nie tylko do garderoby, ale i do łazienki, tak jak w tych dwóch projektach. Technologia druku 3D jest niezwykle zrównoważona, ponieważ metal jest dodawany i formowany warstwa po warstwie, nie zaś odejmowany lub wycinany z jednolitego kawałka. Co więcej, strumień wody jest napowietrzony, dzięki czemu zużywa się jej mniej, bez uszczerbku dla wydajności. Materiał do produkcji tych dachówek pochodzi z pozostałości po wydobyciu łupków i innych surowców mineralnych. Spoiwem są geopolimery. Płytki te można również drukować w 3D. Ten zegarek to połączenie klasycznego projektu Bauhausu z najnowocześniejszą technologią, sterowany radiowo przy wykorzystaniu energii słonecznej. Słomki wielokrotnego użytku można rozłożyć na części, umyć i użyć ponownie.